Hej, cześć, witam was ponownie w Silent Hill. Kontynuujemy. Jesteśmy w wypaczonym świecie. I też ważny element, jeśli chodzi o tę grę. Mamy tu do czynienia z miastem, które było w pewnym sensie oddane okultyzmowi, szatana, satanizmowi, jakimś siłom demonicznym na pewno. Tego tematem jest tak naprawdę pierwsza część, moi mili. I brat mi powiedział, że te karaluchy, które się pojawiają, są wyrazem niepokojów i strachów, fobii dziewczynki z pierwszej części, Alisy. Ktoś oglądał film, to wie, o co chodzi. Proszę. Czy tu mogę wejść? Okej. Czy James napisał nam H na drzwiach? A, wydawało mi się, że może chodzi o mole. Nie, powiedziałem mol jako mole, ale ćmy to są moths. Tego M może. Nie pamiętam, jak się gra, powiem wam szczerze. Okej, drzwi są otwarte. Ale zanim widzimy tutaj obrazy, gdzie mamy, to są spalone albo rozerwane. Ciekawe ujęcie. Cienie tak się tam ruszają. To ciekawe ujęcie jest płótne, tak jakby to była skóra. Jakby skóra była płótnem tych obrazów. I przecież mieliśmy tekst, w którym trzeba było zerwać coraz głębiej i głębiej. I szafa. I manekin. Nie widzę. Muszę uciekać, wiecie? Pójść do światła. Powiem wam szczerze, ja nic nie widzę. Nic tutaj w tym miejscu? A może nie to wciskałem od światła? Ale wydaje mi się, że nie mogę włączyć. Bo klikałem oba. Strzykawka. O, czy żeby tu strzykawka miała się pojawić. Fajny motyw, bardzo mi się podobał. Właśnie strzykawka. I powiem szczerze, zesrałem się. No bo być w ciemnym pokoju, wydawało mi się, że nie zaatakują mnie w żadnym razie, jak tak mogą zrobić. No i tak zrobili. To wygląda na przesuwalne, jeśli mogę tak powiedzieć, uczyć takiego słowa. Ale raczej nie przesunę tego. Nagrywam zdecydowanie wcześniej niż normalnie bym nagrywał Silent Hill. W sensie jest popołudnie. I dlaczego tej godzinie później będę musiał się czymś zająć i nie będę miał czasu ponagrywać. To jest duży problem teraz. Jestem bardzo zajęty i jestem bardzo zmęczony. Przyładujmy naszą broń. I przeciśnijmy się przez wnękę. Kołyska, matko. Karlo. I to jest potem właśnie element. O nie, dwa razy! Fuck you! Nie, czemu? James! No i to błąd gry akurat wystąpił. O, zapomniałem! Jaju, przepraszam was, totalnie zapomniałem. Ale ciągle stałem w tym kwasie. I ciągle jestem ranny. Zdawało mi się, że widziałem coś tam. Ale to tylko cienie, które się zmieniają, gdy się przemieszczam. Zapomniałem, że ci przeciwnicy mają nowe funkcje. Manekiny ich nie mają. Zresztą ciekawe, że okazało się, iż oni mogą przechodzić między pomieszczeniami. Nigdy bym tego tak nie ujął. Co więcej, w tak wąskim przejściu, w tak wąskim miejscu, uznałem, że używanie pistoletu będzie zupełnie niepotrzebne. Może było. Przepraszam, klawisz lokie ciągle mi się myli. Chyba nic nie będzie. Musimy wybaczyć skupienie oraz powolne granie. Ja gram powoli. Nie chcesz wywołać ręki do toalety, James?
Mamy tędy przeskoczyć, to wiem. Czy czegoś nie pomijam? Byłby dla mnie ogromnym bólem, gdybym jednak coś minął. Szczególnie w tak bogatym miejscu jak to. Myślę, że taki zapis jest, a to jest po prostu błąd graficzny na ścianie. Ale odnoszę wrażenie, że nic nie mogę. Z niczym nie mogę wejść tu w interakcję. Oglądając poprzedni odcinek, jak grałem, moje zmagania pozwoliły mi myśleć, że gram na zbyt niskim poziomie trudności. Jakże się myliłem, szczególnie po tych dwóch właśnie sytuacjach z manekinem kolejno i z Lane Figure. Tu możemy wejść. Tylko czy znowu czegoś nie tam ktoś stoi. A niech mnie. Czy ja widzę w oknie jakąś figurę, kształt ludzki? Czy to manekin? O. Czy ty czymś teraz obrywałeś? Widzę fragment krwi na plecach. Co ma nam mówić, że jesteśmy ranni? Czy ja tu przypadkiem nie byłem? Nie przypadkiem, tylko po prostu nie byłem. Tak na wszelki wypadek. Kolejny. Obawę w moim sercu, że one wstaną. Udźwiękowienie w tej grze, no cóż, mistrzostwo, samo w sobie. A może to... Czy w ogóle potrzebnie wystrzelić cokolwiek? Coś go tam zapnęło. Coś było powodem jego śmierci. One wszystkie są martwe, one wszystkie są zakrwawione. I wydaje mi się, że powinniśmy za to winić nikogo innego, jak tylko piramidogłowego. Cóż... No, będziemy z nim długo, długo się męczyć. Ale tak to jest w życiu, moi mili. Miałem bardzo miłe doświadczenie dzisiaj. Miałem strasznie ciężkich kilka dni. I rzecz w tym, że w sytuacji, w której spotyka się taka mała dobroć, nawet taki mały sygnał, ja nie wierzę w przypadkowość taką per se, ale w momencie, kiedy spotkałem się z taką dobrocią, z takim elementem od natury, takim sygnałem, że jest okej, pozwoliło mi to myśleć, że jest rzeczywiście okej, poczułem się bardzo dobrze. Ja na przykład wierzę głęboko w to, że jest jakieś takie połączenie oczywiście człowieka z naturą, jasne, i na przykład zwierzęta w bardzo skuteczny sposób potrafią wyczuć, czy dana osoba, ja używam słowa vibe, czyli takie fale, które wychodzą od osoby, czy one są w porządku, czy nie. I na przykład... O, tam coś jest. I tak, że jeśli ktoś rzeczywiście jest dobry i ma takie... Jak to powiedzieć? Że po prostu jest dobrą osobą, może to będzie najprostsze i najbardziej precyzyjne. To ta osoba rzeczywiście... Nie, nie! Nie powinien pewnie ich bić, pewnie to też coś zmienia, ale na wszelki wypadek, bo w takim korytarzu to nie chciałem ryzykować. Więc jeszcze zwierzęta potrafią wyczuć, czy jesteś dobrą osobą i na przykład dzisiaj miałem takie sympatyczne doświadczenie tego typu, nie będę wchodził w szczegóły, ale to naprawdę pozwala mi poczuć, że jest okej. I tego typu sytuacji jest w moim życiu naprawdę dużo, jeśli chodzi o to, nie mówię tego chwalić, ale mówię o jakich sytuacjach mi chodzi, w których czuję się jak gówno i po prostu... Nagle dochodzi do momentu, w którym nagle komuś pomogę, bo coś wynika z takiej sytuacji, że ktoś potrzebuje pomocy. Co jest tam? Bo tam nie byłem. Wybuchasz czy wstajesz? Nie, tu nie. Kto?
zamknięte. Okej, okay, amunicja. Sporo amunicji dostajemy. Bardzo nieprzyjemna muzyka się pojawiła, która spowodowała, że miałem wrażenie, iż będziemy mieli do czynienia z falą przeciwników, autentycznie. Tak mi się wydawało. Okej. Okay. Tędy. Czy ja sobie otwieram przejście, szybszy powrót, szybsza ucieczkę? Czy czemu to służyło? Okej. Okay. Jestem cały czas w strachu, moi mili. No i czy nie... niepodstawnie? No bardzo podstawnie. Silent Hill. Okej, okay, zapisaliśmy coś? Nie wiem, co zapisaliśmy. Ach, w kółko i krzyżyk James chce zagrać. Jakże, jakże pięknie. Może częściej korzystać z butelek, bo butelki nie zużywają, nie liczą nas do pełna, a strzykawki są dość szybkie, więc prawdopodobnie ich warto używać w bardzo, ale to bardzo podbramkowych sytuacjach. Tak bym to uznał. Za słuszne. Czy tu będzie? Ktoś? Nie. Staram się cały czas manipulować latarką w ten sposób, że jeżeli ma się tu czaić na nas jakiś manekin, żeby go nie prowokować od razu, tylko w miarę możliwości się w niego wcelować. Tu mamy wyjście znowu na zewnątrz. Możemy tu wskoczyć oknem. Zastanawiam się, czy powinienem to zrobić. Ech, skoro przecież... Zaczekajcie. Tam z tyłu jeszcze było w korytarzu przejście. Ja nie chciałbym czegoś ominąć, bo... mam wrażenie... coś tu może jeszcze być. Ale tu prawdopodobnie będzie tylko jeszcze jeden do zabicia taki koleżka. Który z was? Który z nich będzie? Nie, pomyliłem się. Nie, nie pomyliłem się. Czyli oba stworasy chciały pokrzyżować nasze plany. Cieszę się, że wróciłem, jak widzicie, jednak coś bym opuścił. Brak przedmiotów. Czy James to odpi... Broń, schowaj broń. James? 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 James, schowaj broń. Padło się za mną? Tak. Czemu nie? Więc dobrze, że wróciłem. Amunicja jest bardzo dużo. 306 pokój. I to mamy kołowrot, nie kołowrotek, tylko... jak się nazywa? Korba? Nie. Mam przytrzymać czy naciskać? Przytrzymać. Ale jak to się stało? Przecież stałem tutaj. Jak to się stało, że obrywałem? Butelka. Ach, oni mają w sobie kawałki szkła. Nie zwrócimy to wcześniej wam uwagi. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie, oni są zabandażowani. Ale ten... wydaje się bardziej... to chodzi o korupcję w jakim stopniu? Czy to pogłębiły się perwersje Jamesa? Czy ja tu byłem? Nie byłem tu. Okej. Okay. Czy to w ogóle było otwarte, jak tylko wszedłem? Wiecie co? Nie wydaje mi się, ale... pewnie... nie, to było zamknięte, on stamtąd wyskoczył. A może tam był, ja powinien go wcześniej sprzątnąć. Gdzie ja jestem? Tutaj. Aha. 307. 306 zdobyliśmy klucz. Okej. Okay. Wózek. Wiecie co? Straciłem poczucie przestrzenności. A, tu... tak, tak, tędy. 306 będzie tu w lewo. Tak, 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 tak. Ten obrót wokół własnej... widziałem cię! Kurwysynu! Thank you.
Widzicie, co myślałem, że się stanie? Że mu ucieknę, odwrócę się na pięcie i wtedy... zgromię go. Jak bardzo się pomyliłem, wiesz. Najpierw sprawdź, czy coś z zewnątrz na mnie nie zagraża. Uderzył mnie raz, więc to nie jest aż taka tragedia. Są drzwi, jest szafa. Tego się boję typa. Użyjemy broni palnej. Fuck. Marnowałem pocisk. Czy wodę, która ciągle cieknie. Ty pozostań... A nie mogę. Nie mogę go już dobić. Tak się zastanawiam, czy rzeczywiście strzelanie... Nie, nie podejdziemy, bo to jest jeszcze żrące. No, znikaj. Okej, tu nic nie ma. Miałem przeczucie, że ten jegomość też się podniesie. Wydawało mi się, że jeszcze na przykład będziemy... Czemu zgasiłem światło? Że jeszcze będziemy mieli do czynienia z manekinem gdzieś kryjącym się pod stołem albo za rogiem. Całe szczęście moje przeczucie było mylne. Nie tak zużywamy... Wiecie co, korzystanie z pistoletu jest całkiem pomocne. No, chyba takie powinno być. I jest w ogóle po prostu klawę. Jeśli mogę użyć tego słowa. Wiem, jakże archaiczne. Czy ja jestem w stanie tu zdobyć zdjęcie, czy to się dzieje tylko w świecie normalnym, świecie rzeczywistym, świecie nieskorumpowanym, świecie niezepsutym, to jest takie po prostu ten demoniczny świat. Tam coś jest. Lerny manekin. O, ręka tutaj. Najpierw sprawdźmy. Zamknięte. Ajajajaj, szkoda, że nie strzeliłem od razu. O, fuck. Tej rękę jak ktoś oparł, krwawiącą. Tu leży jegomość. Wiecie co? Nie tu, on tu będzie. Ślady krwawy. Ślady krwi. Krwawe ślady, chciałem powiedzieć. Ślady krwawe. A, patrzcie jak, odbija się nasza latarka, więc nam to przeszkadza w celowaniu. To jest bardzo dobry pomysł. Jeśli chodzi o przeszkadzajki. Takie naturalne to się wydaje. Czy coś tu było z tym kolesiem? Jasne, amunicja. Dużo nam dają. Takie przynajmniej mam wrażenie. Chociaż, no, zatrzymuje się przy dość stałym zasobie amunicji. Tu możemy znowu zabrać kolejny... To miał być tylko straszak? A nie, mogę go wziąć. A czy ja już nie wziąłem jeden? Nie. Zawór. Jest zardzewiały, ale chyba może... Ale chyba wciąż nadaje się do użytku. Na pewno. Drzwi są uchylone do środka. Tak jakby ktoś próbował tu wejść z drugiej strony. Plecki sprawdźmy.
tutaj byliśmy. Tak, stąd wzięliśmy, co mieliśmy. Czyli z 304 wyszliśmy. Radio. Gdzie był ten zawór? Czy tam właśnie przy radiu? Tak, tam przy radiu. Czyli musimy się cofnąć. Spodziewam się znowu. Niespodzianek, też słyszałem kogoś tu z prawej. Już mnie widział. Na moje nieszczęście. On akurat nie wybuchł. Całe szczęście. Jestem taki spięty, słuchajcie. Tędy chyba nie przejdę. Chociaż powinienem móc. Nie, tam się zapadło nam za nami. Co to są paranoje, że ktoś za mną będzie lazł? Muzyka. Muzyka jest przerażająca. To klikanie. Okej. Czy słyszałem dobrze, że coś tu jest? Czy to były tylko zawiasy drzwi? Radio nie gra. A grało wcześniej. O, ta gra tak dobrze buduje napięcie. Mam przytrzymać. Rozumiem, że tym samym rzuciliśmy radio na dół. A zdobyliśmy kawałek wskazówki. Jedną ze wskazówek. Wskazówka godzinowa. Okej. Która godzina? Wącik, przepraszam was. Nie gram tak długo, jakby mi się wydawało. Jak mi się wydawało. Ech, teraz pytanie. Czy ja powinienem po prostu wrócić? Spuściłem tym samym zejście na dół. Czy będziemy mijać tak, czy wischa? Czyli dokładnie tu, gdzie jest zegar, tu jest zapis. I oczywiście zakorzystamy z niego najpierw, w pierwszej kolejności, zanim cokolwiek zrobię dalej. Okej, okay, wow. Najpierw włóżmy wskazówkę. Czy tam coś otworzy to? Pamiętam, że na zachód miał iść jeden z nich. Tylko czy to była godzina? A nie jest na przykład sekundnik, czy... W sensie sekundy, czy też godziny... Sekundy, czy też minuty. Zegar na drzwiach. Okay, przepraszam, sprawdziłem tylko szybko. H na drzwiach. Hours, tak? Może to jest H na drzwiach. M, minutes? Więc otworzyłem H? Otworzyłem H! Jestem mądrym chłopcem, matko! Ręce do góry. Ale ciepłe światło powoduje, że czuję się lepiej. Teraz mnie sadzi. Okej. Tutaj jest potrzebny klucz. To jest flet? Nie, to jest sisa. To jest taka huśtawka. O, ale tutaj błysło coś. Zamknięte, więc musimy się przebić przez tamtą ścianę. Ah!
No i tak mówiłem o takich właśnie sytuacjach, które powodują, że człowiek czuje się lepiej. I czasami mam wrażenie, że mam obawy przed dzieleniem się na przykład z ludźmi takimi sytuacjami, bo mam wrażenie, że to są one zostaną uznane za totalnie błahe. Że są dla kogoś po prostu po co mi, i że dostanę odpowiedź, po co mi o tym piszesz, podczas gdy dla mnie to jest ważne wydarzenie, ja mnie się czuję lepiej wtedy. Tak samo dzisiaj do mnie podeszła studentka, która już nie jest moją studentką, studentka z zeszłego roku, która po rozmowach ze mną doszła do tego, że warto jednak zmienić kierunek, że tam będzie się czuło lepiej i teraz widzę ją właśnie na innym kierunku po prostu. I przyszła specjalnie powiedzieć, że dziękuję i przepraszam za rozmowę i przeprasza jednocześnie za to, że się nie zapisała do mnie na grupy, bo akurat została zapisana i tak dalej, i tak dalej. I się z taką troską przyszła porozmawiać i mi się naprawdę przyjemnie zrobiło z tego względu, że ktoś taką troskę wobec mnie. I to są takie małe momenty, w których człowiek czuje, że dobrze działa. Że to napisał... Kto to napisał? Czy to napisał Dostojewski? A Dostojewski napisał, że jeżeli wiemy dlaczego, to nie musimy wiedzieć jak żyć. Jak na obrazku. Właśnie tutaj. Jak? Po co wiedzieć jak, skoro wiem, że dlaczego? Muszę... Dlaczego? No bo po prostu lubię brud. Lubię w kibelku sobie plam. Jestem ciekaw, czy to ma znaczenie, że tak... Że tak śmiało. Okej. Okay. Czy ma znaczenie to, że tak śmiało wkładam rękę gdzieś? Czy powinienem trochę bardziej walczyć z tym? Czy na przykład potwory się przez to zmieniają? Jest jeszcze gorzej. Kurczaczek. Oczywiście zabierzemy tego gołębia. Mogę? Tu? Nie mogę. Ja nie słyszę z której strony. Z lewej pewnie. No nie, z przodu w ogóle. Daleko. Fuck! Ma kulpa. Dobra, kończmy to. Chciałem strzelić za wszelką cenę w nogę. Czasami nie wiem w co celować, zresztą auto-aim, w sensie auto-namierzanie jest bardzo clunky. Ono tak... Wolałbym sam celować, ale chyba nie mogę tego wyłączyć. Czy mogę już przejść? Okej, okay, mogę. Tu w kuchni się nikt nie pojawił. Tak, jakby coraz gorszy stan tych mieszkań się... staje. Znaczy, nie mogę tego wziąć? Czego ich nie mogę wziąć? Ja nie mogę tu gołębia użyć, tutaj mogę go. No ale brakuje, tak, wskazówki tu nie użyję. Okej, okay. Te drzwi były zamknięte wcześniej. Czy mogę rozwalić tę ścianę? Mogę. Tylko po co? Już niejako wpadam w paranoję. Czy to też decyduje o zakończeniu? Nasza rozwalalność pomieszczeń? Ja tu byłem. Jak mi się wydaje. Szedłem w drugą stronę stąd. Tu będzie M? Nie. Nie mogłem tu być. Zabiło mnie to. Co jak napisał kiedyś, nie pamiętam kto napisał w CD Action, chyba Eugeniusz Sikiera. Pan Eugeniusz Sikiera napisał w recenzji gry pierwszej części Penumbra. Czasami szept cichy do ucha jest bardziej skutecznym straszakiem niż wrzask prosto w twarz. Dobry Boże! What the fuck was that? Jestem taki przerażony teraz. Coś tu w łóżku jest, leży. Biorę tam amunicji, spierdyl. O tu, co? Ścianą otworto. To jest kształt po kimś.
Ty co? Zanim tędy, to jednak pójdę do tamtego pomieszczenia. Bo tutaj widzę jakieś przejścia, a tutaj z drugiej strony jest zamknięty kompleks, nie ma innych wyjść. Dobry Boże. Tak, zdążyłem powiedzieć. Matko, moje serce, jak to zadziałało skutecznie. Blooper Team. My God. Po co ja gram w te gry? Po co ja gram w horrory? Czemu ja chcę? Wiem czemu, żeby wam umilić czas. Coś tu jest powieszonego. Ale jakim cudem? Oj. To co widzieliście, to był mój Berserker Rage. Już po prostu się wkurzyłem na to. Tu jest powieszona laleczka? Część kaczki, łabędzie. Część kaczki. Jestem ornitologiem. Uwierzcie mi, to jest kaczka. Włączmy światełko. Wow, to bardzo, bardzo, wiecie co? Zwróćcie uwagę, jak to jest inteligentne ustawienie przeciwników. Dali prześwit, żebym poczuł się, haha, normalnie gracz by tego nie zauważył, ale ja jestem czujny, zauważyłem. I wtedy z drugiej strony, o to chodzi, to jest genialny pomysł. Zakładam, że ważnym elementem tego wszystkiego. Chodzi mi. Przepraszam, nie potrafię się wysłowić. Ważnym elementem jest. W tej grze jest wybór trudności. Wybór poziomu trudności. W sytuacji, w której bym wybrał. Tutaj. W sytuacji, w której bym wybrał wyższy poziom trudności, prawdopodobnie miałbym mniej amunicji. Miałbym tak samo mniej leczenia i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, otworzyliśmy sobie przejście. Sobie czy komuś? Czy widzimy kogoś? To jest genialne! Jesus! To jest manekin. Ale... Ale to jest manekin. Zabieramy to. Dawaj. A co to jest? Zniekształcony fragment figurki. No co z tym mamy zrobić? Mogłem wyjść tędy. Swoją drogą, tworzyłem sobie przejście. Sprawdźmy ten zniekształcony fragment figurki. Dziwnie zniekształcony fragment drewnianej figurki. Co ja mogę z nim zrobić? Czy on mi wystarcza? To jest dobre pytanie. Tak! Wiecie co? Muszę zmienić jego pozycję, prawda? Tak. Okej. Okay. To jest klucz. Ale dokąd? Klucz ze skrzydłami. Dokąd on może... Tu było jeszcze pomieszczenie. Tutaj, właśnie. Jest! No dobra, to pomieszczenie było obok, więc to nie jest takie yes, ale pomyślałem. Wow, coraz gorzej. Tu była dziura, teraz jej nie ma. Ciekawe, że robią z tego wybór. Tego typu. O, wow, ale mam ściny.
Ale nie mam HDR-u włączonego, nie mam też ray tracingu. Przynajmniej się wydaje. Jakieś wspomnienie. Szafka wyłamana. Z monetami. Tutaj jakby widzicie te miejsce na monety? Ha. Wow. Okej, okay, to jest pierwsza kondygnacja, więc mamy do czynienia z kolejną kondygnacją. Tu nie byliśmy jeszcze. Okej. Okay. Nie przeładowałem. Powinienem to robić częściej. Ech, buteleczka i... Uleczę się. Wiecie? Matko, nie lubię takich otwartych korytarzy. Tam wyżej jest wyblakłe miejsce na mapie. Nie, tu chciałem iść. Najpierw właśnie w drugą stronę. Tędy. Bo tu jest koniec korytarza. Okej, okay. Tu mamy miejsce na klucz, ale nic z tym nie zrobimy. Mógłbym otworzyć M, skoro mam minutnik. Prawda? To jest... tak, minutowa. Minutnik to jest złe słowo, bo minutnik... to jest takie urządzenie do odmierzania minut, odliczania minut nawet. To jest wskazówka minutowa. No bo wskazówka godzinowa to nie jest godzinnik. Okej, okay, to jest otwarte. Jakby do normalności wróciły pewne elementy. Ach, wracam do stanu niepokoju. Dobrze. Ręce odbite na monitorze. Na, nie monitorze, już zboczenie. Oczywiście chodzi o telewizor. Oh. It's you. Yeah. I'm James. Angela. Angela. Okay. Look, I'm not sure what you're planning, but there's always another way. Really? What's the point? It's easier just to run. Maybe it's all we deserve. We? Me. You. We're all the same. I'm not like you. Are you afraid? Sorry. It's okay. Did you find your mother? No. Not yet. Did she live here? In this building? I don't know. So all you know is that she lived in this town? What did you say? How did you know that? Well, I just figured because this is where you're looking for her. How else would I know? Yeah. Sorry. Did you find the person that you were looking for? Not yet. Her name's Mary.
She's my wife. I'm sorry. Oh, it's okay. I don't know why I think she's here. She died 3 years ago. She's dead? Well, don't worry, I'm not crazy. At least I don't think so. We have to find my mama. Should I go with you? This town really is dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. No, it's okay. Besides, I'd just slow you down. What about that? Will you hold it for me? Sure. No problem. If I kept it, I'm not sure what I might do. No! I'm sorry! I've been bad! Please don't! Okej, okay, nóż Angeli. I straszne to jest. Sytuacja, w której już możemy się domyślać, klucz wytrwałości, w której się możemy domyślać, iż Angela była ofiarą przemocy. I to mało powiedziane jest. Mimo wszystko, wiecie co, ja mówiłem, że nie jestem przeciwnikiem tego, jak zmienili Angelę, ale w porównaniu do dwójki jednak trochę mi to... Brakuje takiej psychodeliczności w tej postaci. Ona jest... Ona była momentami taka mocno apatyczna, taka wypruta, jakby odklejona z rzeczywistości i widać, że to jest taka próba, była próba pokazania jej dysocjacji z rzeczywistością, bo w sytuacji, kiedy dzieją się straszne rzeczy, próbujemy od tego uciekać. Czytam taką książkę, fantastyczną książkę o Holokauście, gdzie właśnie psycholog, który przeżył te wydarzenia, mówi, że on cały czas sobie wyobrażał rozmowy z żoną, jak rozmawia z nią, powiedział, że czuł, że ona jest obecna. Tak działa umysł, próbuje mu uciekać od tych strasznych rzeczy. On też powiedział, że nie chciał budzić swoich towarzyszy niedoli z delirium. Dlaczego? Nocnych delirium w nocy, bo nie chciał ich budzić w jeszcze gorszy koszmar. No, tak to wyglądało. I to jest podobnie z Angelą, że ona jest taka apatyczna, oderwana, a potem przychodzi w ten stan taki, jak to nazwać, nie wiem, po prostu taka hiperbola, taka bipolarność, powiedzmy, a to nie jest bipolarność, to jest reakcja organizmu, prawda, tak nagle, że obrona, że i potem obwinianie siebie jeszcze, że to ja byłam zła, bo to tak często robią, tak to się dzieje, że obwinia się ofiarę i nie chcę mówić często może, ale tak się dzieje. I to jest przerażające. Jest to bardzo smutne. Smutne to jest mało powiedziane. Ja już jestem tak smutny ze strony z powodu Angeli. O, słyszymy go. Gdzieś tam jest. Bierze mi do głowy. Straszna rzecz, straszna rzecz. I też bardzo ciekawa kwestia mechaniki. Mieliśmy do czynienia z takim cinematikiem, przerywnikiem filmowym na początku, a potem było przejście do tej grafiki in-game, tej growej. Identycznie było w dwójce. Najpierw był taki mocny przerywnik, taki właśnie taki cinematic, a potem znowu powrót do tego graficznego silnika gry. Bardzo fajnie, że zachowali nawet taki mały element. Ale przyznam, że postać Angeli nie podoba mi się. Mogliby zrobić jednak rzeczywiście, że troszkę
że jednak troszkę jest starsza. Że wygląda na starszą. Ciut. Znaczy, znowu, to jest ujęcie Bluebird Team. Rzeczywiście tego świata Silent Hilla, ale... Tak jak mówię, ja jednak jestem za tym, żeby to się trochę zmieniło. Vers la flamme. Vers la flamme? W tym rodzaju. Flamma to jest płomień po... A vers? Ver to jest wiosna. Wiosna płomień? Płomienna wiosna? Aleksandr Skrabin. Nie wiem, czy to jest prawdziwe. Nie mam pojęcia. W sensie, czy to jest prawdziwy utwór, czy jest wymyślony wyłącznie na potrzeby produkcji. Tu widzę krew, ale mogę wejść. Coś podobnego. I wyjęliśmy broń. Instynktownie James od razu nam chce powiedzieć, uwaga, tutaj jest, to jest wróg. Tam nie ma przejścia. Tu jest wejście i tu jest wejście, ale dalej nic nie zrobi. A tu jest amunicja. Tak, cieszę się, że jednak postanowiłem wrócić. Nawet po te dwa pociski, wiecie. Och, słyszycie ten dźwięk drzwi? Dobry Boże. I zdjęcie mamy. Na zawsze razem. 208. Czy James nie schował, bo nie zdążył schować, ponieważ podniosłem zdjęcie, czy nie schowasz? Okej, schowasz. Dobrze. Tam nie wejdę pod schody, chociaż instynkt gamerski mówi mi, zajrzyj, coś tam będzie. Przebiegnijmy szybko. Szybko. Mogę zrobić szybko. A nie mamy klucza. Czy on to jest ten sam? Wytrzymałości? Ten sam. Klucz wytrzymałości. No, co tu wiele mówić. Angela wytrzymała bardzo wiele. Koszmarne przeżycia. Zegar. Okej, okay, tędy. Nie, Dobrze. Minutnik miał uciec dokładnie na drugą stronę, prawda? Nie! Tutaj, czyli tak jak tutaj. Ale miał uciec na drugą stronę. Ucieka więc, by się schować. Szmyknął na zachód, gdzie po drugiej stronie będzie czatować. A nie, to Henry uciekł, okej. Lecz wtem nadchodzi Mildred o nieznanych chęciach. Scott leży twarzą w dół. Okej, czyli... Dobrze ułożyliśmy. Czy to były te papierosy zawsze? Więc M otworzyliśmy tam za naszymi plecami i tam się skierujemy, ale ja na razie... skończę chyba nagrywanie. Tak mi się wydaje, że to będzie naj... To godzina? Tak, to będzie najlepsze w tym momencie. Zatem mieliśmy do czynienia z Angelą, która była ofiarą, jak widać po jej reakcjach. Nadużyć, to jest mało powiedziane, no ale tak to ujmijmy. Po prostu przemocy domowej, to jest bardzo przykra sytuacja, jasne. Tutaj Silent Hill ściąga ludzi, którzy mają coś do przerobienia, tak to wygląda. I pomijając ten element taki... religijny, że to jest coś związanego z pierwszą częścią, kiedy był ten okultyzm i przywołanie sił nieczystych, co powoduje takie mieszanie się tych światów, że to jest świat rzeczywisty i świat ten taki wypaczony, to ja bardzo lubię patrzeć na tę grę pod innym względem, bardziej względem takim psychologicznym, że mamy do czynienia z własnym więzieniem i musimy sprostać demonom, potworom własnym. Nawet się mówi, prawda, że trzeba sprostać własnym demonom. Każdy ma swoje demony. Tak też to się określa. Nie bez powodu. Właśnie, nie bez powodu wampir w mitologii czy w legendzie musiał być zaproszony do mieszkania, bo my sami spraszamy na siebie, takim ujęciu właśnie, takie nieszczęścia w
ujęć takich demonów, takich stworów, upiorów i tak dalej, i tak dalej. Więc ja bardziej widzę grę w tym kwestii właśnie, jeśli chodzi o traumy, jeśli chodzi o sprostanie przeszłości i spojrzenie w jaźń i na cień swój i w nieświadomość i podświadomość właśnie i tak dalej, i tak dalej. Wielkie dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał i że seria też w ogóle tam przypada do gustu. Przepraszam, jeśli się guzdram chyba. Chcę grać swoim tempem. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Jeszcze raz wielkie dzięki i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć, trzymajcie się.